Weekend przed Dniem Wszystkich Świętych Polacy wykorzystują na porządkowanie grobów swoich najbliższych. Na nekropoliach w całej Polsce rozpoczynają się także m.in. kwesty na cele charytatywne czy renowacje pomników. Dawid Helsner. Wolontariusze hospicjum imienia księdza Eugeniusza Dudkiewicza w Gdańsku. Przyszłam z tatą, z moją koleżanką i z bratem i pomagamy, zbieramy pieniążki dla potrzebujących. W akcję Zapal Światło dla hospicjum zaangażowało się ponad 800 wolontariuszy. Przez kolejne 3 dni będziemy kwestować tutaj na gdańskich, ale nie tylko gdańskich cmentarzach, aby spróbować zebrać na bieżące potrzeby naszego hospicjum. To już stary cmentarz w Łodzi i kwesta na rzecz ratowania tutejszych zabytków. Tradycyjnie rozpoczęła ją młodzież, która również porządkowała nekropolię. Ten cmentarz jest bardzo dużym skarbem dla nas, bo widać, że naprawdę są bardzo cenne groby. Niestety dla niektórych cenne mogą być nasze rzeczy osobiste i kosztowności. Faktycznie to jest moment, kiedy ktoś się zjawi i już torebki nie ma. Dlatego przebywając przy grobach naszych bliskich, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nie zostawiajmy portfela, czy to telefonu komórkowego, czy żadnych wartościowych rzeczy w reklamówce lub koszyku. Naszą uwagę powinny wzbudzić grupy osób, które robią tak zwany sztuczny tłum. Dziwnie się zachowują. Kieszonkowcy często, aby zasłonić swoje dłonie, mają przez ręce przywieszone płaszcze lub inne elementy odzieży. Trzymam torebkę, tak? I telefon muszę mieć tu. Nie ma siły. W całym kraju trwa policyjna akcja Znicz. To więcej patroli i kontroli na drogach, a także zmiana organizacji ruchu w pobliżu cmentarzy. Służby apelują o ostrożność i rozwagę. Nie powinniśmy się nigdzie spieszyć, a jeżeli jest to możliwe, to korzystać przede wszystkim ze środków komunikacji publicznej. Tak, aby w spokoju i skupieniu przeżyć najbliższe dni. Dawid Helsner, Wiadomości. I tak kończymy ten serwis. Do zobaczenia za akcja Znicz. Do 2 listopada policjanci w całej Polsce będą dbali o bezpieczeństwo odwiedzających cmentarze. Na drogach pojawi się więcej patroli drogówki, a w rejonach wielu nekropolii nastąpi zmiana organizacji ruchu. Nie powinniśmy się nigdzie spieszyć, planować swoją podróż z wyprzedzeniem, a jeżeli jest to możliwe, to korzystać przede wszystkim ze środków komunikacji publicznej, dlatego że te pojazdy są specjalnie uprzywilejowane, abyśmy mogli sprawnie i szybko dojechać w te miejsca, gdzie właśnie potrzebujemy. Naszym zadaniem głównym jest pomagać. Jeżeli Państwo potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy, to proszę zwracać się do policjantów, którzy pełnią służbę właśnie w rejonach cmentarzy i w rejonach wyjazdowych, na przykład z dużych aglomeracji, ale oczywiście z piratami drogowymi też będziemy walczyć, bo najważniejsze jest, żebyśmy cali i zdrowi wrócili do domu. I będziemy mogli zauważyć m.in. w rejonach cmentarzy i przy drogach wyjazdowych z miast. Oprócz większej liczby policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w okolicach cmentarzy pojawią się też patrole piesze. Policjanci ostrzegają przed kieszonkowcami, których co roku nie brakuje. Przypominają też o zmniejszeniu prędkości. W ubiegłym roku w ramach akcji Znicz funkcjonariusze zatrzymali około 1300 nietrzeźwych kierowców. W wyniku wypadków 57 osób straciło życie, a blisko 500 zostało rannych. Jedni jeszcze sprzątają groby najbliższych, inni przynoszą już kwiaty i znicze, a pogoda w tym roku sprzyja. Na cmentarzach są tłumy odwiedzających. Trwają ostatnie przygotowania do uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Nasz reporter Mariusz Mędycki jest na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie. Dzień dobry, witaj. Powiedz proszę, czy są już pierwsi odwiedzający? Dzień dobry. Na razie to kilka, może kilkanaście osób, ale z każdą chwilą oczywiście ich przybywa. No, mamy niedzielę, więc każdy pewnie chce się wyspać. No i dzięki temu, że ten okres świąteczny w tym roku trwa tak naprawdę 4 dni, czyli ten długi weekend, to ten ruch na cmentarzach też na te dni rozkłada się. Także wszyscy tutaj spokojnie wiedząc, że mają czas, żeby jeszcze uporządkować groby swoich najbliższych, podchodzą do tego tematu. No ale tak jak wspomniałem, już kilkanaście osób tutaj widziałem, które właśnie
czynią te ostatnie przygotowania, dekorują groby, porządkują alejki wokół, tak żeby to wszystko pięknie wyglądało na uroczystość Wszystkich Świętych. Dziś w Rzeszowie, odwiedzając cmentarz, odwiedzając grób swoich bliskich, warto ze sobą wziąć jakieś drobne pieniądze, żeby wesprzeć prowadzoną dziś właśnie w Rzeszowie kwestię towarzystwa na pomocy ubogim. Te pieniądze zbierane dzisiaj do puszek od 8 do 17 trafią między innymi na pomoc osobom bezdomnym, na wsparcie żywnościowe dla nich, ale też do osób samotnych, seniorów, do wszystkich tych, którzy takiej pomocy potrzebują. W tę akcję zaangażowanych jest 1500 wolontariuszy w całym województwie i będzie ją można wesprzeć zarówno dziś, jak i w najbliższy wtorek. Z Rzeszowa Mariusz Mędycki, bardzo Ci dziękuję za relację. I to wszystko w tym serwisie. Wracamy do studia Wstaje Dzień, czyli najlepszej. Dzień dobry, witamy. To program Wstaje Dzień. Kłaniamy się nisko, zapraszamy na kolejną część programu, bo właśnie w niej zaplanowaliśmy te najciekawsze rozmowy. Mam nadzieję, że Państwo będziecie i przypominamy, że dzisiaj jedna godzina jest gratis, a więc w dobrym nastroju, w dobrym humorze, coraz więcej energii. Kołdra może dzisiaj ważyć nieco więcej, bo czas nam pozwala ją podnieść, także spokojnie. My już wykorzystaliśmy tą grę. Tak jest, bo to zmiana czasu. Zauważyliśmy kilka. Dla tych, którzy się zastanawiają, tak, co my mówimy. Przełożyliśmy ją na spanie. Podobno zmiana czasu wpływa negatywnie na koncentrację. Testujemy to z Adamem. Na razie tak, chyba nie jest najgorzej. Wiemy, gdzie patrzeć, czyli tam Państwo jesteście. Tak, skoncentrowani, żeby oglądać nasz program. Będziemy rozmawiać z lekarzem o tym, jak zmiana tego dobowego rytmu wpływa na nasze nie tylko samopoczucie, ale także na funkcjonowanie organizmu, na metabolizm, na koncentrację, na zmęczenie. Marta Piasecka skoncentrowana, tak się wydaje, od samego rana, w dobrej formie. Tak jest, zapraszam. No, godzina gratis to jednak zobowiązuje, prawda? To w takim razie prosimy. Zapraszam na serwis. No. Nie wiem, co na to pan doktor Michał Skalski, psychiatra, psychoterapeuta. Mistrzostwa drwali mieliśmy, panie doktorze. To jeszcze normalne, czy już falaberia? Na sportowo chyba tak bardziej to było niż... Brakowało mi lasu po prostu. Może i lepiej. Pan doktor się ze mną zgadza. Dobra, to ale zmiana tematu na zmianę czasu. No, tak, o zmianie czasu. Czy to rzeczywiście jest tak, że tą zmianę czasu, zmianę rytmu dobowego nasz organizm przyjmuje bardzo negatywnie i może nam się odpłacić właśnie brakiem koncentracji, zmęczeniem, zmianami w tym, jak nasz metabolizm pracuje? Znaczy na pewno negatywnie, może nie aż tak bardzo, bo to jest raptem godzina, więc każdemu, kto podróżuje w wakacje, zdarzy się pojechać na wschód, tam gdzieś tam Grecja czy Bułgaria, gdzie jest godzina do przodu, jakoś się adaptuje. Tak, natomiast pani tutaj proszę o jednym, bo tak wszyscy mówią o tym, że godzina krócej, godzina dłużej spania. Oczywiście to ma swoje znaczenie, pewnie łatwiej byłoby się do Państwa przyjść na powiedzmy szóstą, nie na piątą, gdyby to były inne czasy. Natomiast tak naprawdę rytmice okołodobowej podlega cały nasz organizm. Wszystkie narządy wewnętrzne, wszystkie funkcje fizjologiczne. I one się po prostu muszą przestawić. No, ja to często mówię tak zabawnie, że ja to wiem, jak spojrzałem zegara, dzisiaj jest szósta, ale mój żołądek, moje serce niekoniecznie. I to będzie pewien problem. Także jak ktoś jest młody, zdrowy jak Państwo, to pewnie ma kłopotu. Natomiast jak ktoś ma problemy jakieś medyczne, to może być. Może być kłopot. Zresztą no, badania wielokrotnie już pokazały, że ta zmiana czasu no, powoduje jakiś nieco większy wysyp chorób. No, już tak nie chcę straszyć zgonami, ale tak po prostu jest. Także z medycznego punktu widzenia nie jest to dobra operacja. Można jakoś minimalizować ryzyko tych następstw, o których pan doktor mówi, jakoś się przygotować albo ewentualnie już teraz podjąć jakieś kroki? Zdecydowanie tak. No, to jest taka jakby medycyna snu znana od lat, jeśli chodzi o ten jetlag, prawda? Jak lecimy na wschód, na zachód, możemy się przygotować trochę wcześniej, zwłaszcza jak na wschód lecimy, bo to cofanie zegara jest niebezpieczne. Ta podróż do przodu jest trochę łatwiejsza. Myślę, że sam fakt, że to jest soboty na niedzielę, już to ułatwia. To tak naprawdę zachęcamy do tego, no, tak jak w ogóle w higienie snu, że jeśli chodzi o dbanie o swój własny sen, to i spać, jak jesteś śpiący, wstawać wtedy, kiedy się obudzisz. I ja myślę, że tego trzeba przestrzegać. Jeśli ja będę przez najbliższy czas wstawał godzinę wcześniej, no trudno, nie należy z tego robić tragedii. Jeśli będę zasypiał trochę wcześniej, no też jakoś się trzeba mnie z tym faktem pogodzić. Ja myślę, że to kwestia tygodnia, dwóch i większość ludzi się bez problemu przestawi na ten nowy czas, no będą cierpieć za pół roku znowu. Należy zasypiać, kiedy jesteś śpiący. Bardzo mi się ta zasada spodobała. Czyli myślę, dobranoc, że nie do spełnienia dla większości. Daj, ja też potrzebuję. Państwo nie jesteście dobrym wzorcem, jeśli chodzi o medycynę snu. No bo, i o higienę snu. No bo właśnie praca Państwa to jest regularne na zaburzanie swojego rytmu okołodobowego. Ja zawsze ze współczuciem patrzę, jak tak sobie myślę, jak tak, nie wiem, musiała Pani wstać o trzeciej w nocy, na przykład, żeby tutaj dojechać. To prawda, jest naprawdę tragedia. Dziękujemy za to uznanie, panie doktorze. Ktoś to wreszcie powiedział głośno. Pytanie, czy w takim razie ucinać drzemki dzisiaj, jeżeli ktoś
też czuje taką dolegliwość, czy trochę się przemęczyć, aby to wyregulować? Znaczy drzemka w ciągu dnia jest absolutnie pozytywna. Oczywiście ona znowu też się przesunie o tą godzinę, tak jak się przesunął czas. Jak w ogóle interpretujemy słowo drzemka? Bo dla niektórych do pół godziny. Do pół godziny. 15-20 minut do pół godziny, dlatego że dłuższa drzemka to już się robi sen i wtedy jesteśmy bardziej rozespani. No krótsza oczywiście nie ma większego znaczenia, ale warto się wyłączyć. Mało tego, jeśli na przykład ktoś jest senny w ciągu dnia, to też medycyna sobie podpowiada, że wtedy takie drzemki na przykład co 3 godziny, 15 minut też pozwala sobie lepiej poradzić się z sennością. Może nawet jest to lepsza tak metoda niż kawa. Da Vinci zdaje się, prawda? Tak artysta pracował, że zasypiał co chwilę i mógł bardzo dużo czasu. To jest metoda, którą myśmy się nauczyli z naszymi pacjentami z nadmierną sennością, prawda? Albo że się mogły grać różne substancje stymulujące, ale czasem taka drzemka co 2-3 godziny pozwala mi odzyskiwać energię i wtedy, kiedy ktoś mówi, no, ma problem z utrzymaniem czuwania w ciągu dnia, to jest jedna z metod. Natomiast jedna fizjologiczna drzemka tam w godzinach 6-popołudniowych jest absolutnie zgodna z moim zegarem biologicznym. Także zwiększa mi się senność w nocy i wtedy śpię w nocy, ale też mi rośnie senność tam między 15-16 i wtedy warto na te 15-20 minut się położyć. Słowo drzemka kojarzy nam się też z opcją, którą klikamy w telefonie w momencie, kiedy budzik już zadzwonił, ale jeszcze te 10 minut tak, i tak dalej. Tak. Słyszałam, że to jest niesamowicie niebezpieczne i że jesteśmy dużo bardziej zmęczeni, jeżeli jeszcze po obudzeniu wprowadzamy się znowu w stan snu i się budzimy i kilka razy. Zdecydowanie tak. No wtedy, kiedy ktoś ma problemy ze snem i z czuwaniem, to jedno z podstawowych metod leczenia jest wyraźne odgraniczenie, prawda? To jest czas i miejsce na spanie, to jest czas i miejsce na czuwanie. A to, co Państwo powiedzieli, to jest takie właśnie rozciąganie. I to mówimy, że albo się czuwanie jakby wbija się w noc i zaburza sen, albo sen się wbija w czuwanie i zaburza im funkcjonowanie. Więc mówimy o bardzo wyraźnym rozdzieleniu. Znaczy, ja bym takim osobom, o których Pani mówi, raz i do razu, żeby już niech przesuną ten budzik o te pół godziny do przodu, niech już wstają po tej 6.30, a nie o 6.00, skoro tak trudno jest wstać. Natomiast optymalizować sobie sposób wstawania. Na przykład nauka mówi, że między wstaniem z łóżka a dotarciem do pracy trzeba aż 2 godziny. Muszę powiedzieć, że ja na własnym przykładzie wiem, że czasami wystarczy pół godziny nawet, żeby się zebrać. Więc myślę, że jeśli ktoś ma problemy z rannym wstawaniem, to wtedy może pół godziny rano ma znaczenie. Niech lepiej od razu przesunie budzik i wtedy będzie łatwiej. Mówiąc ogólnie o śnie, no to mamy także różnego rodzaju dni tygodnia i czasami próbujemy sobie potem nadrobić. Robimy sobie krzywdę, kiedy w sobotę do 10, a w ciągu tygodnia do 6? No, mało tego, to jest zjawisko światowe, co pan powiedział. Wszyscy ludzie na świecie śpią w weekend godzinę dłużej niż dni robocze. My to interpretujemy, że to oznacza tylko tyle, że jesteśmy jako populacja permanentnie niedospani. Czyli tak naprawdę no mało kto z nas rano wstaje wtedy, kiedy by chciał, tylko wstaje wtedy, kiedy musi. A to, co pan powiedział, czyli ta różnica pomiędzy wstawaniem w dni robocze a weekendy jest jakby miarą mojego zegara biologicznego, prawda? Bo jeśli ja jestem skowronkiem, to ja powiedzmy wstaję o tej 6 w dni robocze, 6.37 w weekendy, ale jak jestem sową, siebie pokazuje, no to ja w weekendy przed 10 na toczu nie otworzę. I ta różnica 3-4 godzin no, świadczy o tym, jak męczy się. To my pana dzisiaj wyrwaliśmy z środka. No ale dla dobra publicznego, dla nauki, także myślę, że warto to. Także. Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Patrzę na zegarek, to dobranoc jeszcze, można wrócić. No, można wrócić, także. Państwa nie namawiamy do snu, bo Monika Andrzejczak wpadnie i też liczy na Państwa atencję za moment. Rzeczywiście, to szkoda, że tak trochę mam niezbyt dobre informacje dla Państwa, ale mówię to tylko i wyłącznie przez to, że o takich rzeczach trzeba mówić i apelować. Świat, nie mamy pretensji, Kaja. Przenosimy się do Szwajcarii i tam, proszę Państwa, najdłuższy pociąg liczący ponad 100 wagonów miał wczoraj debiutancką trasę. Ta trasa została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Robi wrażenie, co? No tak. Piękne. Od razu pojawiają się takie marzenia, żeby pojechać takim pociągiem, zwłaszcza, że te widoki są też bajeczne. No, chce się tam być. Chce się tam być. Trasa licząca 30 kilometrów. Ten pociąg przejechał w niecałą godzinę i o dziwo zaliczył prawie wszystkie szwajcarskie tunele. Zdążył w tym czasie. No, przepiękne widoki, chce się tam być. No to nie ile wagonów restauracyjnych po drodze musi być, aby tak, no ponad 100 wagonów, no ciekawe. Ile właśnie restauracji możemy w tym czasie zaliczyć. Pięknie, naprawdę, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Na te 100 wagonów. No, trzeba się wybrać do Szwajcarii, nie tak daleko. Jeżeli ktoś będzie miał okazję, zachęcamy, żeby również i te atrakcje